nami jest już trener reprezentacji Słowacji. Zapytam o krótki komentarz do tego spotkania, zwłaszcza potem jak Słowaczki przegrywają pierwszą kwartę. Coach, congrats, very tight and tough game. Despite you lost the first quarter, but from the beginning of the second quarter you took the control of the game and you got the second win. The big problem from the beginning was we underestimated totally this team because they lost the first two games and our ladies thinking they beat them so easy, and this is a big problem in the young basketball. But after first quarter we play much better defensively and offensively smarter and we make some baskets. No, trener wskazuje na to, że jego zawodniczki zlekceważyły proces swojej rywalki w tej pierwszej kwarcie. Myślały, że wygrają ten spotkanie bez problemu. Okazało się, że trzeba jednak powalczyć. Zapytam jeszcze ogólnie o wrażenia po całym tym turnieju. Coach, could you please sum up all the tournament? Because you got two wins and one lost game. I think we did a great job. We got some problem in the Slovakia, how I said after the first game, but the girls put everything to the tournament and finally we deserved some win in the final in this tournament, Olympic Games, and I'm really glad because it's not easy win the game in the international games, and for these young ladies it's a great experience. A trener Jankowicz wskazuje, mówi o tym, że jest bardzo zadowolony ze swojego zespołu dziewczyny, mimo tego, że miały problemy z trenowaniem na Słowacji, to dały z siebie wszystko, zwłaszcza w pierwszym spotkaniu, no i dzisiaj jest z nich bardzo dumny i mówi, że to jest kapitalne doświadczenie wygrywać spotkania międzynarodowe dla dziewczyny w tym wieku. Coach, congrats, thanks a lot. Thank you. To jest już trener reprezentacji Polski, pan Maciek Gordon. Panie trenerze, kończymy turniej na trzecim miejscu. Dzisiaj Węgierki pokazały nam bardzo agresywną grę w obronie. Proszę o krótki komentarz. No, przede wszystkim Węgierki odstawały przynajmniej o jedną klasę, jak nie o dwie, o większości zespołów, pod każdym względem absolutnie. Zacznijmy od motoryki, fenomenalnie ustabilizowani gracze z bardzo dobrą siłą, z bardzo dobrym przygotowaniem. Kolejna rzecz to są kwestie koszykarskie, operowanie na piłce, wykonywanie akcji rzutowych, wszystko stabilne, cierpliwe. No widać, że ten zespół po prostu jest przygotowany na wysokie cele. Myślę, że to może być pierwsza czwórka Mistrzostw Europy, czego oczywiście życzę temu zespołowi. Natomiast no my niestety nasze ubytki na pozycjach graczy obwodowych gdzieś tam były dzisiaj też dosyć widoczne. No i w pierwszej połowie, kiedy wyszliśmy troszkę zmobilizowani, niestety parę akcji nam nie poszło. Pojawił się lęk i przez to w pierwszej połowie praktycznie nie byliśmy w stanie się ogarnąć praktycznie w żadnym elemencie, zarówno jeżeli chodzi o obronę i o atak. Dopiero w przerwie wyjaśniliśmy sobie parę rzeczy i dziewczyny w drugiej połowie myślę, że no zagrały już dużo, dużo przyzwoiciej, może tak, biorąc pod uwagę klasę przeciwnika. No po prostu byliśmy generalnie dzisiaj pewnie klasę słabsi i o tym też świadczy wynik na ten moment. Natomiast, no cóż, czeka nas ciężka praca w BPS-ie. Wydaje mi się, że kłopoty z fundamentami w ogóle w młodzieżowych reprezentacjach Polski to jest problem nie tylko z naszą kadrą, ale z dużą częścią. My próbujemy się ratować gdzieś tam elementami zespołowości, elementami pomysłów, elementami wolicjonalnymi, ambicja, determinacja, wola walki. Natomiast no niestety to trochę jest mało. Myślę, że tutaj ważna jest ta praca na samym wstępie i to jest istotne. No trzeba też jasno powiedzieć, to byli powiedzmy z 20 najlepszych graczy w tym roczniku w Polsce, może nawet z 16. No lepszych na ten moment nie ma, więc no niestety tak to wygląda na tym pułapie. Oczywiście gdzieś tam troszkę szkoda tego pierwszego meczu ze Słowacją, gdzie uważamy, że byliśmy trochę lepsi, ale niestety pewne rzeczy zadecydowały, że przegraliśmy i tyle. No i trzeba dalej pracować cierpliwie i koniec, kropka. Właśnie, panie trenerze, wynikowo trzecie miejsce w turnieju, ale chyba bardzo bogaty materiał szkoleniowy i do analizy. Dzisiaj starcie z bardzo dobrym zespołem węgierskim, gra pod presją w dogrywce z ekipą Słowacji, na pewno będzie co oglądać. No to na pewno. Zawsze po takich turniejach międzynarodowych jest cała masa materiału do analizy. Natomiast no oczywiście pewnie fajnie byłoby, gdybyśmy byli tak jak Węgierki i ten materiał do analizy byłby nikły. Natomiast no jest jak jest i ten materiał jest dosyć szeroki i na pewno pewne rzeczy w zachowaniach indywidualnych i w zachowaniach zespołowych są do poprawy i do analizy, no i do informacji. Przede wszystkim też do graczy, którzy i do trenerów klubowych, którzy muszą taką informację dostać. I na pewno to zrobimy. Dzięki bardzo. Z nami jest już trener reprezentacji Węgier. Poprosimy o krótkie podsumowanie tego turnieju. Coach, congrats, very well secured win today. It was quite a good tournament for the Hungarian basketball. First place for the women's team and second place for your team. Yeah, actually, to be honest, I didn't expect
that kind of result because we are practicing together the last 3 days, and this is a completely new team. So for us that was really a great performance in the tournament. Trener mówi, że nie spodziewał się tego, że aż tak dobrze Węgrzy wypadną w tym turnieju. Tak naprawdę trenowali razem tylko przez ostatnie 3 dni. Jak wspomniał trener, to jest zupełnie nowy zespół, także naprawdę jest bardzo zadowolony z tej postawy. Zapytam tylko jeszcze krótko o to ostatnie spotkanie z Czechami. Coach, about this last game against Czech Republic, from the first second it looks like you had a very big energy, you know, very good attitude for that game. Yes, we based that since the first game against Poland. We try to improve ourselves and also our aggressivity game by game, and I think we did that pretty well. So we take care of this and also the defense, and it was no question at the end. No, trener mówi, że już od pierwszego spotkania w meczu z Polską tak naprawdę cały czas pracowali nad swoim nastawieniem, nad tym, żeby coraz mocniej, coraz energiczniej wchodzić w te spotkania, poprawili swoją grę w defensywie, no i dzisiaj nie pozostawili żadnych złudzeń reprezentacji Czech. Thanks a lot. Thank you. Z nami jest już trenerka reprezentacji Węgier. Zapytam o krótkie wrażenie i podsumowanie tego turnieju. Coach, congrats you on the whole tournament. Great 3 games. I guess you can be very satisfied. Thank you all very much. I am happy that we won Olympic Hopes tournament, but one eyes crying because we did a lot of mistakes in this game, and I don't know why we lost our motivation, and we have to work a lot harder in the future, because we would like to play better in the European Championship in summer, because I think it's less. No, trener reprezentacji Węgier, jak zwykle bardzo krytyczny wobec swojego zespołu, wskazuje na to, że bardzo się cieszy, że wygrały ten turniej, bardzo gratuluję swoim zawodniczkom, natomiast wie, że stać się Węgierki na jeszcze lepszą grę i nie wie, dlaczego jej zespół stracił troszkę motywacji dzisiaj w drugiej połowie, i na pewno oczekiwaniem sztabu szkoleniowego reprezentacji Węgier jest to, żeby Węgierki grały dużo, dużo lepiej latem w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Coach, thank you very much and good luck next year. Thank you. Good luck everybody. Z nami już trener reprezentacji Polski, pan Łukasz Kasperzec. Panie trenerze, ogromne gratulacje, wygrany turniej nadziei olimpijskich. 3 pewne zwycięstwa, można być chyba zadowolonym z tego, co pokazali biało-czerwoni. Tak, można być zadowolonym. Mieliśmy momenty bardzo fajnej gry. Chcemy właśnie w ten sposób grać, agresywnie w obronie, szybko w ataku. No, były też minusy, no i tak, tych minusami musimy pracować, aby je wyeliminować. Dzisiaj chłopacy mieli bardzo dużo wolnych pozycji, mimo tego cały czas szukali jeszcze lepiej ustawionych kolegów, czasami się to kończyło stratą, ale dzisiaj cierpliwie grali chłopacy w ataku. No, w pewnym momencie rzucaliśmy tylko za 3 punkty i w sumie to ja im zabrałem, i później właśnie jak zabrałem ten rzut za 3 punkty, a Słowacy się bardzo cofnęli, no to ciężko nam się grało, no ale też musimy wiedzieć, jaki zrobić balans między rzutami za 3 punkty i penetracjami i grą podkoszową. Turniej wygrany, chyba dobry prognostyk przed tym, co czeka nas w przyszłym roku latem. No zobaczymy, no jeszcze pół roku, to ci chłopcy przez pół roku się zmienią. Mam nadzieję, że dojrzeją i w głowach też dojrzeją. No jest z kim pracować. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, obserwował pan przez 3 dni zmagania w hali katowickiego AWF-u. Polki z miejscem 3. Polacy wygrywają turniej. Proszę o krótki komentarz. No, to był właściwie pierwszy taki poważny start dla rocznika 2006. Ja się cieszę, że mogliśmy to zorganizować i ten turniej się odbył. No, turniej dziewcząt, ta część żeńska została zdominowana przez zespół Węgier. Zdecydowanie najlepiej wyszkolona drużyna. Nasze dziewczęta 3. miejsce, sporo pracy czeka sztab, aby tą ekipę przygotować do Mistrzostw Europy. Wierzę w to, że w układzie klubowym dziewczyny przez te kilka miesięcy zrobią dalsze postępy, no i uda się później w już bezpośrednim przygotowaniu startowym odpowiednio je zmotywować i przygotować tą drużynę do startu w Mistrzostwa Europy. Część męska, no, zdominowana z kolei przez nasz zespół, no, co cieszy bardzo, aczkolwiek no, też to są 15-latkowie, wobec tego tych rzeczy do poprawienia, do zrobienia, do zbudowania, do rozwinięcia jest jeszcze sporo, także też tak samo trzeba pracować. Wiadomo, że
wymagania w dywizji A są wysokie, poprzeczka jest wysoko postawiona, ta rywalizacja w koszkówce męskiej nie jest wcale łatwa, wobec tego też to będzie spore wyzwanie, no ale widzę dość spory potencjał w tej grupie i taki jest to kilku bardzo perspektywicznych chłopaków, także i w krótkim okresie czasu ten start najbliższych Mistrzostw Europy, jak i później mam nadzieję, że z tej ekipy będziemy mieli duży pożytek. Dzięki bardzo.